Komentarz geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Inwazja amerykańska na Afganistan rozpoczęła się 7 października 2001 roku, a skończyła 31 sierpnia. Roku 2021. Pytanie, jakie były powody interwencji, dlaczego wojska amerykańskie akurat w 2021 roku wycofały się, dlaczego talibowie 15 sierpnia ubiegłego roku weszli do Kabulu. No, to jest, to jest pytanie oczywiście fundamentalne. Warto podkreślić na samym początku, że była to najdłużej trwająca wojna w historii całych w całej historii Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie wojska zostały wprowadzone do Afganistanu w trakcie kadencji George'a W. Busha. Pozostawały tam przez pełnienie funkcji prezydenta przez Baracka Obama Donalda Trumpa i wreszcie te decyzję ostateczną o wycofaniu podjął Joe Biden. Ostatecz, ostatni żołnierz amerykański wycofał się 31 sierpnia 2021 roku. Dlaczego USA rozpoczęły tę operację wojskową? No oficjalnie główną przyczyną były Ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone, które odbyły się 11 września 2001 roku, na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku i na, i na Pentagon. Te samoloty pasażerskie, które uderzyły w World. Trade Center czy, czy właśnie w Pentagon zostały porwane przez terrorystów takiej sieci terrorystycznej Al-Qaida organizacji o strukturze sieciowej, niescentralizowanej w zamachach zginęło blisko 3000 osób no oczywiście także straty infrastrukturalne w samym Nowym Jorku i tak dalej, i tak Na czele Al-Qaida w 2001 roku stał Osama Bin Laden saudyjski terrorysta Pochodzący z bardzo takiego nobliwego rodu, który ukrywał się w chwili zamachów na Stany Zjednoczone w Afganistanie. W Afganistanie, rządzonym przez, przez talibów i dlatego. Ówcześnie George W. Bush wystosował do Islamskiego Emiratu Afganistanu ultimatum. Chodziło oczywiście o wydanie Osama Bin Ladena. To ultimatum nie zostało spełnione. No i co oczywiście pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci operacji zbrojnej, inwazji na Afganistan, która, jak wspomniałem, rozpoczęła się 7, 7 października. Warto. Wspomnieć, że talibowie, którzy, no, można powiedzieć, odbili Afganistan po 20 latach, zostali, byli, są to członkowie radykalnej fundamentalistycznej grupy islamistów. Ich geneza sięga, sięga lat 90. XX wieku. Wtedy po raz pierwszy zajęli, zajęli Afganistan. Ich rządy, najogólniej mówiąc, były oparte na, na prawie Koranu, w, w, niszczyli zabytkowie. Posągi Buddy, które były niezgodne z ich naukami. No, generalnie Afganistan pod ich rządami stał się islamskim. Emiratem i to, i to warto podkreślić. Natomiast kiedy w lutym 2020 roku prezydent Donald Trump podpisał porozumienie z talibami, wówczas zobowiązał armię amerykańską do wycofania się z Afganistanu właśnie do 31 sierpnia 2021 roku i to jest, to jest bardzo istotna, istotna tutaj kwestia. Pytanie dlaczego, dlaczego akurat Donald Trump już podjął tę decyzję Decyzję, którą tylko i wyłącznie sfinalizował, sfinalizował prezydent Joe Biden. No myślę, że przede wszystkim to jest kwestia zmęczenia tą wojną. Myślę, że jest to wielka porażka takiego myślenia, że można przeszczepić matrycę cywilizacyjną Zachodu na dowolny naród, dowolną społeczność, dowolną grupę etniczną, religijną, do dowolnego obszaru na Ziemi. To myślę, że jest właśnie ta porażka. Myślenia takiego bardzo mocno neoliberalnego i konstruktywistycznego. To jest porażka tego myślenia matrycami, matrycami cywilizacyjnego Zachodu, że można na zasadzie konwergencji narzucić właśnie swój sposób widzenia świata. Konwergencji, czyli takiego stopniowego przystosowywania się innych państw do, do norm wartości szeroko pojętego cywilizacyjnego Zachodu. Ta zresztą, ta zresztą, to zresztą przekonanie wywodzi się wprost z teorii. Końca historii Francisa Fukuyamy, który właśnie wspominał o tym, że po 1991 roku. Wszystkie państwa na świecie na zasadzie konwergencji, takiego stopniowego dostosowywania się przyjmą normy, wartości, ustrój charakterystyczny dla takich, takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, no szeroko pojęty kolektywny zachód, Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki. I wojna w Afganistanie w, moim, w mojej ocenie jest niczym innym jak właśnie potwierdzeniem tego, że takie myślenie jest błędne, że... To jest absolutnie sprzeczne z funkcjonowaniem stosunków, stosunków międzynarodowych. Natomiast pamiętajmy, że te próby wycofywania się sił Stanów Zjednoczonych z Afganistanu i oddania odpowiedzialności za państwo w ręce Afgańczyków były już podejmowane za prezydentury Baracka Obamy. Plan Obamy obejmował opuszczenie Afganistanu do końca 2016 roku. To, to warto to podkreślić. On się nie powiódł ze względu na niestabilność państwa, mówię oczywiście o Afganistanie, a także przez fakt wzrostu aktywności talibów. Obama nie chciał. Jego administracja nie chciała ponosić odpowiedzialności za takiej, powiedzielibyśmy, wizerunkowej za, za przejęcie z powrotem władzy przez, przez talibów. Natomiast Trump, mimo deklaracji o chęci zakończenia udziału w misji w Afganistanie, no przede wszystkim uzależniał tę obecność amerykańską, natowską, wojskową od sytuacji wewnętrznej. Już w 2018 roku rozpoczął negocjacje z, z talibami, co zostało zwieńczone tym porozumieniem, o którym wspomniałem na początku roku. 2020. Natomiast przede wszystkim tym czynnikiem, który wpłynął na na decyzję o zakończeniu tej wojny była, był postulat przerwania tak zwanych niekończących się wojen. Mówię oczywiście o wojnie nie tylko w Afganistanie, ale także, także w Iraku. Decyzja o utrzymywaniu zaangażowania wojsk, wojskowego w obu państwach stanowiła ogromne obciążenie dla Stanów Zjednoczonych i to nie tylko obciążenie finansowe, nie tylko obciążenie w budżecie obronnym tego państwa, ale także obciążenie takie powiedziałbym polityczne, jeśli chodzi o przedstawicieli amerykańskich partii. Bez względu, czy to, czy to byli republikanie, czy, czy, czy demokraci, amerykańscy wyborcy w większości byli i są przeciwni utrzymywaniu wojskowego zaangażowania, długotrwałego wojskowego zaangażowania Stanów Zjednoczonych poza granicami tego, tego państwa, i to i pod, i pod kątem budżetu, obciążenia dla budżetu państwa. Pamiętajmy, że wydatki Stanów Zjednoczonych związane z obecnością w Afganistanie od 2001 roku do 2021 roku to ponad 2 biliony dolarów ponad 2 biliony dolarów. Druga sprawa to oczywiście również niebagatelna kwestia, czyli straty wśród żołnierzy amerykańskich podczas samej misji w Afganistanie zginęło ich prawie 2,5 tysiąca. Nie licząc oczywiście rannych, tysięcy, tysięcy rannych i okaleczonych amerykańskich żołnierzy. Te kwestie związane z opinią publiczną i wpływem, oczywiście, opinii publicznej na, na wyniki wyborów, są niebagatelną kwestią i w państwie demokratycznym no, odgrywają bardzo istotną rolę i tego absolutnie żaden prezydent, żadna, żadna partia, czy to republikanie, czy demokraci, nie mogli, nie mogli w żaden sposób lekceważyć. Ta decyzja, ponadto, decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu także odzwierciedla zmiany w podejściu strategicznym Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którym terroryzm międzynarodowy nie stanowi już po tych 20 latach pierwszorzędnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. To warto tutaj przywołać to. Przemówienie Joe Bidena z 16 sierpnia 2021 roku, kiedy, w której bronił decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu, argumentując, że cele amerykańskie zostały zrealizowane czyli to przeciwdziałanie terroryzmowi zostało, zostało osiągnięte. Oczywiście fakty są zupełnie inne. To nie jest tak, że dzisiaj terroryzm został całkowicie zdławiony, że to zagrożenie w Azji Środkowej całkowicie nie występuje. Jest wręcz odwrotnie. Talibowie, talibowie odzyskali władzę, a organizacje takie jak tak zwane państwo islamskie, czy, czy, czy struktury tak zwanego państwa islamskiego, czy Al-Qaida, rozumiane jako organizacja o strukturze sieciowej, czyli niescentralizowanej, niepiramidalnej, ale rozproszonej, cały czas funkcjonują. Te komórki cały czas funkcjonują w Afganistanie terrorystyczne, w krajach ościennych, wokół Afganistanu, w ogóle w krajach Azji Środkowej. Ten terroryzm ma się całkiem, całkiem dobrze i komórki orga różnych organizacji terrorystycznych funkcjonują i w Tadżykistanie, i w Kirgistanie, i w Uzbekistanie. I, i, i widać, że, że to w żaden sposób nie ta, ta 20-letnia wojna w żaden sposób nie pohamowała tego, biorąc pod uwagę fakt także wzrastającej produkcji opium i, i tego, że w okresie, w okresie stacjonowania wojsk natowskich w Afganistanie ta produkcja opium wcale nie zmalała. Cały czas Afganistan jest, jest wielkim producentem narkotyków. To no też pokazuje, że, że jest to takie naturalne podglebie do, do funkcjonowania właśnie organizacji terrorystycznych, zorganizowanej przestępczości transnarodowej itd. itd. Faktem jednak jest, że mamy do czynienia z takim fundamentalnym, z fundamentalnym, fundamentalną zmianą w strategii bezpieczeństwa i strategii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, i moim zdaniem te, te zmiany w podejściu strategicznym Stanów Zjednoczonych są były absolutnie kluczowe w decyzji o wyjściu z Afganistanu. To nie tylko kwestie wewnętrzne, nie tylko nacisk opinii publicznej, nie tylko straty w budżecie, straty osobowe, ale przede wszystkim czynniki geostrategiczne. Te, ten wielki, taki wielka zmiana w podejściu strategicznym Stanów Zjednoczonych, która polega na tym, że Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA. No, mniej więcej od 2000 od lat 2008-2011, myślę, że tak możemy to, to spokojnie zarysować, jest Chińska Republika Ludowa. To zagrożenie jest absolutnie kluczowe. Polityka Chińskiej Republiki Ludowej jest absolutnie kluczowa, kluczowym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych w taki sposób właśnie, w jaki argumentują to strategie amerykańscy i terroryzm nie jest już dzisiaj pierwszorzędnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Cała sekuratyzacja, cała polityka sekuratyzacji terroryzmu, która, która, którą Obserwowaliśmy po 2001 roku słynny Patriot Act, bardzo silne ograniczenie praw obywatelskich. To wszystko było istotne, bardzo istotnie i, i, i ściśle związane z tym, że świat był jednobiegunowy, świat był unipolarny, zdominowany przez Stany Zjednoczone, które były absolutnym hegemonem, jeśli chodzi o dystrybucję dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo. Natomiast no, od kryzysu ekonomicznego dwa, lat 2008-2009. To się zaczęło zmieniać. Samo przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku spowodowało, że to Chiny stały się głównym beneficjentem współczesnej globalizacji. No i oczywiście od lat 2010-2011 słynny pivot na Pacyfik, słynny zwrot ku Azji amerykański już znamionował, że Amerykanie będą się w ciągu najbliższej dekady starali wycofywać, ograniczać swoje zaangażowanie na, na arenie międzynarodowej i to rzeczywiście się stało. I to myślę, że ta, ta decyzja o wycofaniu z, w 2021 roku z Afganistanu jest ściśle związana przede wszystkim ze zmianą na arenie międzynarodowej, ze, z procesami zmiany architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.